Proszę Państwa, jeśli mielibyśmy skrócić naszą prezentację, to myślę, że byłoby to odejście od podejścia pokoleniowego, a wejście w stronę tego, co powstaje w ramach wspólnych praktyk w środowiskach międzypokoleniowych i tutaj skupimy się na rodzinie. A drugim skrótem byłoby, że będziemy mówić o tym jak, że jak jest ważniejsze niż ile. I tutaj bardzo płynnie troszeczkę przechodzimy z myśli Jacka Pyżalskiego, bo to będzie kluczowe. To, o czym będziemy mówili, między innymi będzie się opierało na badaniach jakościowych, które przeprowadzone zostały 2 lata temu w NASK-u. Towarzyszyło on takiemu projektowi dotyczącemu internetu zabawek, ale co się zadziało? Odbyło się kilkadziesiąt wywiadów z rodzinami, co było ważne też z uczestnictwem dzieci w czasie tych wywiadów. Rozmawialiśmy o bardzo różnych kontekstach ich współfunkcjonowania z technologią i na bazie tych rozmów, i potem oczywiście te badania jakościowe służyły temu, żeby zrobić badania ilościowe, sprawdzić troszeczkę te wrażenia, te teorie, które nam się z tych badań jakościowych pojawiły. I te rozmowy, te wywiady spowodowały, że pozwoliło to wyodrębnić 2 takie robocze modele. I proszę Państwa, po rozmowach oczywiście z rodzinami o różnych aspektach ich życia w ramach technologii. I teraz te 2 modele możemy sobie roboczo nazwać modelem pozytywnym i roboczo nazwać modelem negatywnym. I co się pokazało najważniejszego? W tym modelu pozytywnym wewnątrz rodziny panowała zgodność w podejściu do internetu. Czyli nie było tam konfliktów, które generowałaby technologia i było poczucie efektywnego zarządzania technologią w życiu. Czyli wszyscy mieli poczucie, że generalnie internet im służy, nie powoduje problemów. Z kolei ten element dysfunkcyjny, ten model dysfunkcyjny, mamy konflikt. Czyli w rodzinie pojawiał się silny konflikt na tym tle i było jakieś poczucie deficytów, że ta technologia coś im zabiera. I teraz zaraz, bo tutaj troszeczkę za bardzo zjeżdża. O. Schodzą nam się, bo mamy niestety PDF-a chyba, ale okej. Wzięłam 2 cytaty, zaraz troszeczkę więcej o tych rodzinach opowiem. Tutaj nie widzę nic, tu widzę trochę, ale tu mam. Pierwszy cytat. Wakacje bez internetu, to co dzieci będą robić w hotelu? Jako taki przykład jednego modelu, tego modelu nieco dysfunkcyjnego. I drugie, my bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. Co prawda, jeśli chodzi o Bartka, to rozmowa jest głównie o grach, ale rozumiem to, że on chce się podzielić tym, co robi, czego się nauczył. I obie te rodziny, z których wyciągnęłam te cytaty, to są rodziny, które mają w domu po prostu wszystko. Czyli to są rodziny obydwie takie, że 2 rodziców, 2 dzieciaków. I mają tak, 4 laptopy, 2 tablety, 4 smartfony, konsole, drona, smart TV, Spotify, Netflix, smartwatche. Tak? Jedni i drudzy są dokładnie w takiej samej sytuacji, tylko że w tej jednej rodzinie panuje ewidentny konflikt na tle wykorzystywania technologii. Jest tam też taki dosyć stereotypowy podział, że to mąż decyduje, żona się z jego decyzjami nie zgadza, ale nie dochodzi tutaj do transferu jakby wiedzy, ona ma niższe wykształcenie niż mąż, nie do końca jest słuchana. Wyciągając kilka tylko tych cytatów. Mąż uważa, że internet i gry mogą być głównym zajęciem dzieci. Wolę, żeby kupił jakąś elektronikę, mówiąc o synu, niż roztrwonił na jakieś głupie klocki. Ojciec potrafi zacząć dzień od sprawdzania nowych gier na telefon i zaraz po powrocie do domu znów gra w gry i ogląda filmy w telefonie. Żona uważa, że on jest uzależniony, a mąż się pyta, ale co ja mam robić innego w wolnym czasie? Cała rodzina twierdzi, że to mąż jest znany technologii, on decyduje, ale z drugiej strony to żona chodzi na wywiadówki, wie, że są jakieś zagrożenia, ale tutaj właśnie tego transferu wiedzy żadnego nie dochodzi. Dzieci, które brały udział w rozmowie, generalnie się nie odzywały. I syn był cały czas na telefonie. Także to był taki jeden model, w którym widać, że jest dużo konfliktów i braku zrozumienia. W drugim modelu z kolei mają wszystkie te same sprzęty, ale dzieci mają limity. Te limity są z nimi ustalane i uzgadniane. Sprzęt kupowany z inicjatywy dzieci, ale wspólnie w stylu, okej, chcecie Xboxa, to sprzedajcie PlayStation, tak? Wybieramy i ustalamy, co w takim razie robimy. Też mówią, wolny dzień czasem cała rodzina pozwala sobie na internetowe szaleństwo, ale pilnujemy razem, żeby na przykład w czasie obiadu tego telefonu czy tego internetu nie używać. Oczywiście tu jest dużo więcej ciekawych cytatów, które można by było teraz wyciągnąć, ale nie o to chodzi. I też odnoszą się, znaczy też odwołują się takich karygodnych już zachowań rodzicielskich, czyli ojciec mówi, dobra, ja z nimi rozmawiam, niby pilnuję, ale po 22 po prostu odcinam Wi-Fi w domu, wiem, że nie będę grać, nie? Czyli gdzieś tam do końca stara się tą kontrolę sprawować. T-
trochę w opozycji do profesora Jacka nie zastosuję metody jeża, tylko metodę puzli. Że nie będę mówił na temat jednych badań, tylko 7 badań, które dają nam klocki pewne do złożenia jakiegoś tam obrazu, który wydaje mi się dobrze opisuje tą najgłębszą przyczynę zjawiska, którą się tu zajmujemy. Otóż trzeba tu się odwołać do pojęcia rodziny nuklearnej, pomysłu stosunkowo nowego. Jest takie twierdzenie, żeby wychować dziecko, potrzebna jest cała wieś. I w momencie, kiedy przeszliśmy na inny model rodziny, na rodzinę nuklearną, brakuje tej wsi. Ten duopol wychowawczy, który delegowali rodzice, czyli gospodarstwo domowe i szkoła, on w sytuacji mediów społecznościowych nie do końca się sprawdza. Za czasów jeszcze mediów takich biernych jak telewizja, dzieciaki poszukiwały tej wsi na podwórku, na osiedlu, a teraz poszukują tej wsi w sieci, w internecie. Dla nich to jest ich podwórko. I pierwsza statystyka, tylko żeby zobrazować badania nastolatki 3.0. Zapytaliśmy się nastolatków, co robią w sytuacji doświadczenia przemocy w internecie, przemocy słownej. Jak Państwo zobaczycie, o pomoc w przypadku przemocy zwracają się do rodziców. Jest to 4. pozycja w kolejności. Czy gdzieś rodzice są za przyjaciółmi, za administratorem. To nie jest dla nich grupa kompetentna, może nie, posiadająca moce sprawcze, żeby odpowiedzieć na ich potrzeby. Ale gdy zapytaliśmy się tych samych dzieciaków, gdzie szukają pomocy, gdy zostaną oszukani w sklepie internetowej, na aukcji internetowej, to już rodzina to jest jedna z głównych dominant. To jest, tam jest różnica pomiędzy administratorem a rodzicami, to jest w granicach błędu statystycznego, czyli mniej niż 3%. Tu jest kolejny slajd, dla nas bardzo ważny, który też wynika z badań, że bardzo często wpadamy w takie sytuacje sztampowego trochę myślenia właśnie, że niby małe dzieci to przed internetem nie sadzamy, czy też mniejszy procent. Natomiast z badań najnowszych też, które robiliśmy, wynika, że 18% dzieci w wieku 1-3 jest przed telewizorem powyżej 3 godzin dziennie. Ten telewizor jest bardzo często wyposażony oczywiście w usługi Netflixa, więc to już w ogóle, czy też innych tam programów streamingujących. Więc tu już w ogóle mamy to też informację, że tak naprawdę są przed internetem, tylko że w innym nośniku. I zobaczmy, 18% dzieci 1-3 i 10, 13, 30% jest ponad 3 godziny dziennie na telewizorze. Przerzucę. 14-16 lat w sieci są ponad 3 godziny i to potwierdza dużo różnych tematów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, i nadużywanie. Warto dodać, że blisko 12% według nastolatków 3.0 korzysta z internetu 8 godzin i więcej na dobę. I teraz tu jeszcze jedna bardzo ważna dana. Zobaczmy, proszę Państwa, dzisiaj dużo mówimy o tych wzorcach. Karl Hopput świetnie właśnie w debacie też podkreślił to, że nic się nie zadzieje, jeśli my nie będziemy tych wzorców dawać. To jest dana, ile rodzice korzystają ze smartfonów po pracy. Uwaga, bo to było pytanie w badaniach, nie ile w ogóle dziennie korzystasz ze smartfona, tylko po pracy. 44% rodziców korzysta powyżej 3 godzin, powyżej 5 godzin 20% rodziców. I to jest kwestia właśnie tego rodzicielstwa. To są badania, gdzie wyselekcjonowaliśmy populację uczniów, nastolatków, którzy uprawiają sport, którzy są aktywni. Rodzice mają na nich pewien pomysł wypracowany razem z dziećmi, uprawiają sport w jakimś klubie sportowym. I warto zwrócić uwagę, w deklaracjach rodzice deklarują, że spędzają czas z dzieckiem. Średnia wynosiła 1 godzinę, więc tutaj widzimy, że w przypadku tych dzieciaków, gdzie rodzice mieli pewien pomysł na zagospodarowanie czasu swoich dzieci, długość czasu spędzonego z dziećmi znacznie wzrasta. I co ciekawe,
czas korzystania z telewizji czy z internetu w przypadku sportowców też jest niższy. Że bardzo ważne, my jeszcze wrócimy do tego tematu, jest ta funkcja czasu w dziennym rozkładzie budżetu gospodarstwa domowego. I teraz bardzo ważny, tu taki trochę enigmatyczny wykres, zwany dendrogramem, który nam pokazuje bardzo ważną rzecz, że nie możemy uzdrawiać, wychowywać dziecka, uzdrawiać jego relacji z internetem, jeżeli sami nie mamy tych relacji zdrowych, że czas, długość czasu korzystania przez dzieciaki z internetu mocno koreluje z czasem korzystania z internetu przez rodziców. A zwłaszcza tutaj dotyczy to ojców tych dzieci, że ojcowie tutaj też nam podnoszą nam statystyki. Bardzo ważna rzecz, która nam pokazuje, czy są jakiekolwiek w gospodarstwie domowym zasady korzystania. Ponad 50% rodziców twierdzi, że są te zasady korzystania, natomiast tylko 22,5% dzieciaków potwierdza. O czym to świadczy? Świadczy o tym, o braku jasno sprecyzowanych zasad, potwierdzonych feedbacku od dzieci, że one te zasady rozumieją. Często to jest traktowana ta zasada na zasadzie przestań korzystać z internetu albo co tak długo siedzisz, że rodzice traktują to, co nastolatki często uznają za narzekanie, jako zasada korzystania z internetu. Bardzo ważne jest to też, że zasady powinny być dla wszystkich, natomiast zasady dla wszystkich funkcjonują w 31% gospodarstw domowych. I jakie mamy odpowiedzi? Zasady względem Przemka tak, no bo względem siebie to nie mamy absolutnie, no ale Przemka to kontrolujemy. Zasady, ale pani pyta o dzieci, bo tak ogólnie to w rodzinie po co? Czyli to są takie bardzo częste reakcje, które napotykamy pytając o zasady ogólne, czyli na przykład, okej, jak nie korzystamy przy obiedzie, to wszyscy. Ten aspekt też padł właśnie w czasie dzisiejszej debaty. I też co ważniejsze, jeśli chodzi o ustalanie zasad, to zasady są w Polsce mężczyzną najczęściej. Czyli to mężczyzna najczęściej w 36% odpowiada na pytanie tak, to ja. Rodziny całe w 15% w domów podejmują taką decyzję wspólnie. I teraz zapytaliśmy się zarówno dzieciaków, jak i rodziców, zapytaliśmy się rodziców, jak kontrolują swoje dzieci, co robią w internecie. I jedna z dominant, rodzice zadeklarowali, że przeglądają historię przeglądarki. Natomiast zapytaliśmy się dzieciaków, co najczęściej robią, żeby zachować swoją autonomię. To ją czyszczą, tą historię przeglądarki. Czyli wniosek jest tego, jest taki, że nie powinniśmy za bardzo ufać technologii, natomiast więcej czasu poświęcać na relacje z dziećmi. A żeby były te relacje z dziećmi, więc musi być poświęcony czas na te dzieci. Nie traktujmy gospodarstwa domowego jako instytucji, gdzie dziecko ma się odmeldować, czy odrobiło lekcje, czy wszystko zrobiło, posprzątało, tylko również jako miejsce relacji, pozytywnych relacji, bo wróćmy jeszcze do tego badania sportowców, co się okazało. Otóż rodzice sportowców nie tylko spędzają więcej czasu ze swoimi dziećmi, ale on jest bardziej regularny w ciągu tygodnia. Natomiast wśród dzieciaków, którzy nie uprawiali żadnego sportu, dominanta była taka, że rodzice głównie wchodzili w interakcję z swoimi dziećmi w weekendy. I zazwyczaj był to jakiś tam wyjazd, zaaranżowany wyjazd. I w wywiadach później z tymi dzieciakami, oni pozytywne doświadczenia ze swoimi rodzicami mieli poza gospodarstwem domowym. Oni traktowali już gospodarstwo domowe jako pewien hotel, natomiast fajnie z rodzicami jest gdzieś poza domem. Czyli nie kojarzyli swojego domu, swojego mieszkania z pozytywnymi relacjami z rodzicami. I tu bardzo ważna, tak uważamy, bardzo ważna dychotomia Załęty-Grolnik, żeby
żeby ta kontrola rodzicielska była skuteczna, ona musi być bardziej kontrolą sytuacji. Bo kontrola rodzicielska, gdzie my jesteśmy takim bodyguardem dziecka, gdzie go szpiegujemy, gdzie jest wyścig zbrojeń, kto kogo przechytrzy w czasie korzystania z internetu oraz z treści, jest nieskuteczny. Lepiej kontrolować sytuację, czyli ustalić pewne zasady i pilnować dziecko, czy te zasady przestrzega, ale no, w wieku nastoletnim już ciężko takie rzeczy wymóc na nastolatku, o ile się nie zacznie wcześniej, w socjalizacji pierwotnej. To jest właśnie kontrola rodzicielska, tak? I tu najważniejsze rzeczy, które uważamy rodzice, bo to rodzice dla nas główny czynnik ewentualnego problematycznego użytkowania internetu leży nie po stronie samej technologii. Technologia to jest skutek. Przyczyna jest rodzicielstwo. Po pierwsze to jest czas, po drugie to są delegacje, czyli delegowanie swoich obowiązków rodzicielskich albo na aplikację, albo na jakąś technologię, albo na szkołę, albo na jakąś panią, albo na cokolwiek. Trzecie, filtr. Nie ulega wątpliwości, że dziecko wcześniej czy prędzej spotka się z jakąś patologiczną treścią w internecie. Nie ma sposobu, żeby się nie spotkało. I my wcześniej musimy to jakby zaszczepić dziecko, że jak się spotka, to nie zainfekuje. Czwarte rzeczy, otoczenie. To jak ze zdrowym odżywianiem. Zdrowe odżywianie musi dotyczyć wszystkich członków gospodarstwa domowego, nie tylko dziecka. Dziecku każemy jeść kaszę jaglaną, a sami będziemy jeść tam Snickersa, tak? Kontrola sytuacji, o której sobie mówiliśmy, problematyczne użytkowanie internetu. Wiemy, że rodzice ignorują symptomy tego problematycznego użytkowania internetu i to dotyczy te problematyczne użytkowanie internetu w badaniach nastolatki 3.0 wskazuje, że 10% badanych nastolatek potrzebuje już detoksu smartfonowego. Co najmniej 10, to są nasze delikatne. I ostatnie, detoks. Dobrze sobie zrobić taki, w literaturze amerykańskiej spotkałem nazwę, taki szabas smartfonowy, prawda? Że jest jakiś dzień w tygodniu, że nikt nie korzysta, żeby pokazać i samemu sobie, i dzieciom pokazać, że można żyć bez internetu, bez smartfona. Tak, i tym samym zapraszamy też cały czas do aktywnej kampanii Offline Challenge 48 godzin, kiedy możemy się wyłączyć, przemyśleć nasze wykorzystywanie. Proszę Państwa, bardzo w telegraficznym skrócie przedstawiliśmy nasze myśli, koncepcje i refleksje. Zachęcamy do rozmowy w czasie przerwy.